Siemanko, Iska z tej strony Maty i witam was w kolejnym odcinku naszej serii z American Truck Simulator. I dzisiaj ze mną jedzie Gacek. Siema. Tak, no i dzisiaj sobie pojedziemy trasę z Barstow, przez Los Angeles, bo ty tam masz ładunek. Wiesz może w jakiej bazie konkretnie? Czy nie? Czekaj, już ci powiem. Żebym sobie zaznaczył. Konkretnie. I później odbijemy z moim ładunkiem na Oxnard. Konkretnie to Plaster Bones. Plaster Bones. Czy to jest gdzieś za miastem? Można powiedzieć jakoś. Dobra, to tak wiesz, to będziesz jechał pierwszy, to mnie pokierujesz. Ja sobie tylko zaznaczę Los Angeles. O. I dobra. Plaster Sons, o, może tak. Dobra, no zobaczymy. No w takim razie ja to sobie wsiądę i ruszaj pierwszy. Ja już wyjeżdżam, patrzę jak to. Będziesz moim przewodnikiem dzisiaj. Dobrze. No dawaj. W prawo? Tutaj w prawo, tak. Znaczy, no, ty jesteś przewodnikiem, to ty tam musisz wiedzieć kiedy co. Żebym nie przejechał. To może, żeby nie było tak sucho, to może zacząć opowiadać coś tam o sobie. Znaczy, nie wiem, może na początku tam przedstawisz się dokładnie, wiek, nie wiem, co tam jeszcze, jakieś informacje o sobie możesz podać, jak chcesz. Nie wiem, to mam na imię Kuba, jak widać w moim imieniku. Jadę Peterbiltem. Co jeszcze? Mieszkam w Polsce. To tego też się domyśliłem. Co tam mi tymi... Nie, sprawdzałem się światło. To może coś o kontekście swojego kanału powiesz. Tam w ogóle prowadzisz jakiś kanał, jakiś kontekst kanału, jakieś serię, coś co zamierzasz zrobić. No to nie wiem. Zamierzam z kolegą na 35 subskrypcji zrobić konkurs. No to już tak ostro zaczynacie. Ja jeszcze nie raz robiłem chyba konkurs, jak miałem, nie wiem, coś koło 5000. A ty już na 35 robisz, to ty dobry jesteś. A, to nie wiadomo jaki. Takie słuchawki zwykłe do wygrania są. No, także widzowie, słuchać. U niego będzie. Zielone, dawaj. Także słuchać, u niego będzie niedługo konkurs. Możecie tam do niego wpaść na kanał i może uda wam się wygrać słuchawki. Serdecznie zapraszam, Ewa Wachowicz. No. Bo mi tu gaśnie, nie te przekładnie. Ja jestem przyzwyczajony na tego Eurotrucka. Dawno nie grałem w Amerykana. Dobra, 55 to można próć. No 55 to jeszcze nie jest tak szybko. Tu się jeszcze wleczę, jak już jest 70 czy tam ileś. Tego też do końca nie rozumiem, że ograniczone ciężarówki są do 65. Jedziemy się ważyć? Mi tu nic nie wyskoczyło, więc chyba, że tobie coś wyskoczyło, to jedź. Coś tam wyskoczyło, niezgodności chyba jakieś. No, imigrantów przemycasz. Marihuany. Czekaj, tam zwolnij, to cię tam spróbuję dogonić. Dobra, jest okej. Jest okej, no to magnes zakłada i jedziemy dalej. No jedź. Puść mnie tam. No jedź. Nie ten kierunkowskaz. Dobra. Aha, nie skończyłem opowiadać o sobie, no. No to kontynuuj. Mi się zrobiło. No pokojnie, no to co? No to jak mówiłam, to mam na imię Kuba, mam kanał, przepraszam. I co jeszcze? Nie wiem. Nie wiesz? A może jakiś kontekst kanału, co tam nagrywasz, opowiedz może. O, głównie gry symulacyjne. Czyli tak jak u mnie, podobnie, no. No, czyli farming. I teraz właśnie wchodzi o to u mnie pierwszy odcinek z ATS-a. No
to fajnie. A coś jeszcze planujesz? Jakieś serie na przyszłość? No tak, planujemy 17 farminga. Czyli idziecie w nowość. A powiedziałeś planujecie, czyli jeszcze z kimś prowadzić ten kanał, tak? Tak, z kolegą. Z kolegą. Ale macie jakiś taki pomysł nagrywać na zmianę? Jeden raz drugi, czy tylko jeden nagrywa, tak. A drugi tylko do towarzystwa? Raz on, raz ja. Aha, czyli na zmianę. No to nawet fajnie się podzieliliście. U nas z Dawidem tak się nie da, bo byłby jeden film w 30 FPS-ach. Znaczy nie, przepraszam, w 60, a jego byłby w 7, więc średnio by się to podobało. Jak oglądałem film na twoje urodziny, to jak widziałem, w jakich on FPS-ach nagrywa, to panie... Nie ten bieg. Będziesz klepał ten zderzak. A spokojnie. Mam sąsiada blacharza. No to. No wyklepiemy. Przyjedziesz. Co? Przyjedziesz do mnie, to wyklepiemy. No, to już tam młotek szykuj. No, to u mnie pod warsztatem wyklepiemy. No, dokładnie. No, chyba ludzie mi się ostatnio pytali na Eurotrucku, jak założyć, bo kierownicę to pewnie przypuszczacie, że wiecie, że do Amerykana jest chyba DLC na te rozszerzone kierownice, ale w Eurotrucku można sobie kierownicę chyba oryginalnie już zmieniać. A gałkę też można, raczej to nie jest DLC, mi się wydaje, że gałkę też można założyć bez żadnego DLC, tylko trzeba jechać na warsztat czy tam na serwis i tam sobie... Kenward. Kenward mi chce lecieć. Jesteś u Peter. Sprzęgło wciśnij. Sprzęgliś go tu, ale dobra, jest okej. Okay. Jaki masz ło? Andrzej, spokojnie. Jaki masz pomysł o nazwę tego odcinka? Na nazwę? W sumie to nie mam jeszcze pomysłu. Będziesz klepał mi ten. Będziesz klepał mi ten zderzak, o. No, może być. No jak tam, farmik 17 już zamówiony? We wtorek. We wtorek, A ty? Ale ja kolekcjonerkę. No, kolekcjonerkę. Nie, to ja zrezygnowałem z kolekcjonerki. Mi to nie jest potrzebne, będzie mi to tylko gracić później. A to jest, no... Andrzej, my tu... A, w prawo masz? Okej. Okay. Tak. No tu w lewo właśnie miałem i... Dawaj, można na czerwony w prawo, bo to jest... Takie przepisy. Tak? No, można. Nie złapiecie mandat. Ja już kilka osób mi zwróciło tak uwagę i też się już nauczyłem, że w prawo można na czerwonym. Jaki ty... O! Dobra, czekaj, że się tu cofnę. Andrzej, cofaj. Jak kiedyś... właśnie przejechałem w prawo. Na czerwonym, no nie? I mandat dostałem. Super, że w ogóle naczepy nie widzę w tych lusterkach. Jak to będzie z parkowaniem? Ja to... Fajne są te kurde aurorowania dodatkowe na kominy, ale... Nie sama. Ale nie idzie z tym wykręcić, bo nic nie widać. Ja współczuję tym kierowcom. Oni to mają... Oni mu chyba te lusterka sobie... musimy dospawać kurde takie, żeby te lusterka jeszcze tak pół metra wystawały. Żeby cokolwiek było widać. Albo tak jak... A tam się rurkę jakąś wsadzi. No to by się przydało. Zmieniłem sobie na te tańsze lusterka, bo ktoś mi tam pisał, że więcej widać i faktycznie więcej widać, to jest prawda, ale to wciąż nie jest to, co ja bym chciał. No, a jak tam u ciebie te lusterka wyglądają? Bardzo dobrze, mi się podoba. Tak, u ciebie tam jest komfortownie. No, bo ty nie masz tych kominów wystających z boku. Bo ja jeszcze sobie dałem takie dodatkowe prawe po prawej stronie lusterko, tam koło silnika z przodu. Wiem, tam to, no. Żebym się nie musiał oglądać na prawe lusterko, jak będę wyprzedzał czy coś. Żebym się nie musiał tu oglądać, tylko widzę po prostu w tym lusterku. No,
mi na takim wysokim biegu nie pojedzie. Tutaj mamy, tak? Okej. Okej. Poczekaj tam na barykach. Dobrze, już sobie stanę gdzieś tutaj z boku. Nie ma tu postojówek, prawa, lewa, szkoda. Ale awaryjne też mogą być zastępcze. O kurde, spóźnienie ma. O kurde. To nieźle przeholowałeś. No, już czekałem na ciebie. No i tam nie zwalaj wszystkiego na mnie. Warunki pogodowe i te sprawy. Jest. Dobra. Do... A gdzie ty masz? Do... Później mam do... do Oxnard. Oxnard, już szukam. Kurde. A przed Oxnard jest co? Los Angeles dalej, tylko już bliżej miasta, bo teraz jesteśmy, można powiedzieć, na obrzeżu miasta. Los Angeles jest, no. Oxnard... a za Oxnardem co jest? Za Oxnardem jest Santa Cruz. No to wezmę sobie do Santa Cruz. Czekaj, bo ja nie mam własnej ciężarówki i się gdzieś przeteleportuję. No, to ty tak jeździsz, widzę. To ty jeździsz u kogoś. Dobra, gdzie stoisz, powiedz mi? No. W takiej firmie o nazwie... Plasterson? Tutaj. Sal, nie mogę przeczytać, bo jestem. Print, widzisz taką firmę o nazwie Print? 42 Print? Czekaj, kojarzę nazwę, ale... O, widzę, dobra, tutaj jesteś, dobra, to już tam jadę. Dobra, będziemy musiał troszeczkę poczekać, bo muszę tam troszeczkę, no, cofnąć się, że tak powiem. Nikt nie jedzie, nikt nie jedzie. To ruszamy. Teraz moje prawie 500 koni ryknie. W ogóle ja piątki nie używam. Ja zrzucam z przyzwyczajenia z Eurotrucka od razu na szóstkę, ale ja mam ten system biegów, nie wiem, w Eurotrucku to się nazywa Ren Sprinter, kiedyś się nazywał Ren Sprinter, teraz jest chyba Scania 12 biegów, a tutaj chyba mam 18 wheel access czy jakoś tak. Ten system 18 biegowy. Kręciłem teraz w prawo na czerwonym i mi dali mandat. No to dziwne. Ja w prawo skręcam, nigdy nie dają. W sumie dawno, bo mandatu nie zapałem. Będę... Nie, dobra. No, ja już tutaj gdzieś jestem w tych okolicach. Tak, można zoomować już w Eurotrucku i Amerykanie. Nie pytajcie na jakim guziku, bo to trzeba sobie samemu ustawić. Nie pamiętam jak jest defaultowo, ja sobie zmieniłem na... jeden guzik na G27. O, teraz ja spróbuję na czerwonym, w prawo. I mandat będzie? Nie ma mandaciku. A gdzie jesteś? Już niedaleko. Koło czego to ja tutaj jestem? Nie wiem, po jakiejś spedycji. Za chwilę chyba będę mijał stację. Pina cię coś. Możliwe, że ten z nich przerywa. Mój bieg jest stabilny. Słyszałeś? Co miałeś? Coś tam pies. Pies coś czeka. Patrz, tu czerwone, tu czerwone. Się, ja czekam w sumie już poza tą firmą. Nie wjeżdżaj tam. Okej. Wjeżdżać nie będę, bo ja będę koniec przejeżdżał właśnie. O, ta za chwilę będę koło stacji przejeżdżał.
O, to dobrze, to i w prawo odbijesz, na najbliższym zakręcie w prawo, do góry, tak jakby. Mhm. Dobra. Już się tam wypatrzę. Już koło stacji przejeżdżam. Zdążę na tym zielonym, czy nie? Chyba cię tu widzę. Czekaj, ty na tym rozjeździe stoisz teraz? Tak jakby. Okej. To chyba jest remiza strażacka, jak tak dużo, albo jakieś domki prywatne. Bo garaże ponumerowane, a raczej... Dobra, jestem tutaj. Jesteś na tabulatorze? Nie macie na tabulatorze. Ciebie też. Przyjedź bliżej. Prosto i tak jakby Skuba, w prawo. Przed chwilą za mną jechał, wycwanił się. Przemyślał sprawę. Nie, bo przecież ten taki gość jechał za mną, nie? Ja właśnie pojechałem przez tą stację, a teraz gość się przede mną mnie tak fajnie. Jeszcze musiałem go przepuścić, bo pierwszeństwo musiałem ustąpić. Ciebie na filmiku zobaczę. Piąteczka. Gdzie jesteś? Nie wiem, gdzie jestem. Teraz mijam tam 40 chyba 2 coś. Mhm. I teraz w prawo, na Los Angeles. Tak. Nie macie jeszcze na tabie? Wyciągnie mi to na szóstce? O, skurwa, daję radę. Dobry jest. Dobry silnik, dobrze Malina. Ciągniesz. Moje paliwo za moje pieniądze, ale ciągniesz. Ej, nie słabli mi tu. Andrzej, dasz radę. Dam ci Elkę, dawaj. Jakiś Shimen jest na tabulatorze? No, chyba się pogubiliśmy. Właśnie wjeżdżam do Los Angeles. To? Gdzie ty? To gdzie ty jesteś? No, zaraz zobaczymy. Ja tu sobie na czerwonym postanę. Zaraz zobaczę sytuację. Zaraz włączymy tutaj mapę. 42 coś już mijałem. A widzisz, jak jest hotel do z Los Angeles, jak się wyjeżdża? Jest taki hotel na wyjeździe, jak się wyjeżdża z Los Angeles tam na... I pod stacją tak jakby? Stacja... Nie, tam dalej, jak już się wyjeżdża na Oxnard. Znaczy pod stacją, no to... jak tam... Jak masz nie wiem, jakby to... Wiem, nad. Nad ten, jak już się z miasta wyjeżdża na ten, na obrzeżu, nie? Dobra, no, to już tam tam, tam czekaj, ja też tam będę. Zobaczymy, kto pierwszy tutaj poczeka. Mi się nie udało, nie? Dwa razy przestałem na świetle. A ty pewnie tam stałeś, ja cię tutaj ominąłem. Ale co by się nie dało, nie działo, damy radę. Dobra, trudno, przejechałem na czerwonym. Nie przyznawaj się. Chyba, że w prawo skręcałeś, to jest ci usprawiedliwione. W lewo. No to tak nie bardzo. Administracja się dopadnie. Leżymy się na tabulatorze, nie widzieliśmy, jak się tam mijaliśmy. To było dziwne. Ten bieg piąteczką. No, noga z gazu, tempomacik i 30. Ile masz już odcinka? Nie wiem, wiesz co, powiem ci, że nie liczę odcinków z Eurotracka i z Amerykana. Tyle ile wyjdzie, bo przekonałem się, że wrzucanie połowy trasy albo takiej ćwiartki troszeczkę nie ma sensu, bo to jest, wiesz, tak wyrwane z kontekstu. Więc uznałem, że lepiej robić cały odcinek raz a porządnie. Czy wyjdzie godzina, czy 40 minut, czy tam nawet pół godziny. To już nie jest istotne. Teraz, jak już mam ten lepszy internet, to już nie muszę tak pilnować tego czasu. Ja już tam jadę. Ale znowu tak to bergo nie mam, żeby klepać odcinki po 2,5 godziny. Już jestem. Mhm. Widzę, dzisiaj też szybko jeździsz.
Ja stoję na czerwonym. Nie wiem dlaczego, ale ja jeżdżę z ograniczeniami normalnie. Ty? Jesteś w prawo, a nie w lewo, stoisz na czerwonym? Mijam chyba ostatni. Za chwilę będzie zwężka dwóch dróg i będzie wyjazd i ta stacja właśnie. Czekaj. Bo ja jestem na tej stacji, jak masz taką firmę o nazwie Bitumen, to powyżej. Tak, też za chwilę tam będę. O nie, tak szybko. Tylko jadę z ograniczeniem 30, no 35 troszeczkę naginam to ograniczenie. O, jesteś już na tabie. No, czyli dobrze. No i znowu czerwone. Wiedziałem. I tutaj taki faceplant wstaw. Oni mnie co chwila, skubańce, chwytają na tym czerwonym. A ja jestem grzeczny. Nie to co ja. No ciebie na zielonych popuszczali. Ale pustki. Uchasio. Mucha mi po monitorze łazi. Raus z monitora. O, jest zielony. Dobra, ogień. Jest zielony. Ja też ogień. A tu się chyba w tym samym czasie zaświeca to zielone, nie? Chyba tak. Gdzie ty jesteś? O, widzę cię. O, też już mi się pojawiły. W lewo dawaj. W lewo? Zaczy w prawo. Ja mam w prawo właśnie, tak się dziwiłem. Od twojej strony pewnie w lewo. Tak, moje w lewo. No. Jedziesz? Chodź, dobra, teraz ja muszę jechać pierwszy, bo... Okej, dobrze, masz rację. No teraz ty prowadzisz, sorry. Robi się tu? Przeszło jakoś, dobra. Masz internet? Internet? 80 na 8 na Ostradę. A, mogę tam zjeżdżać? Mogę, nie? Się Orange, tak? Orange, tak. Ja mam zmienić system, polecam. Czułeś o takim internecie system? System... Dawid chyba miał z tego swojego czasu internet. Z tej usługi. A teraz masz czego? Teraz ma chyba z UPC. 120 na 12. Znowu 30. Tu chyba będzie wybrzeże, nie? No fajne, klifiaste wybrzeże. Ładnie to wygląda. Popatrzyłbym sobie na widoczki, a trzeba jechać, bo praca goni. Jeszcze nie raz tu będę przejeżdżał, ale to fajnie jest. Takie kolory, plaża, taka skalista. Tam jakiś balon sterowy zleci, tam statek w oddali. Kurde. Fajne widoczki, nie powiem. I my mamy potem tak jechać 30, tak? Szlak mnie trafi. Dawaj 35. No toś tyle jadę. Ja też. Ja 34. A ty masz i trójkę w kompie? Nie, ja mam AMD FX 6300. Jeszcze dobry? Technologia AMD. No, osiągnąłem na nim sukces na YouTubie, więc nie trzeba mieć komputera z NASA, żeby cokolwiek na YouTubie zacząć wojować. Ja miałem komputer, no, na początku miałem taki w miarę ubogi. Znaczy, dało się grać tam w większość gier na Ultra, a to była zasługa właśnie karty graficznej, bo to była wtedy jeszcze 660 Ti. I na niej praktycznie odniosłem cały sukces. Ja mam 620 T O E O M O E M. Kojarzysz? Nie bardzo. Znaczy ja tam kojarzę od GTX-u w górę, tam w tych wcześniejszych to nie bardzo kojarzę. I trójka, procesor.
Jak sobie daję radę z Eurotrackiem czy tam Amerykanem? To spoko. 40 FPS-ów mam stałe. No to... To śmiga. Tam jedziesz, bo cię tak trochę odgoniłem. Spokojnie, ja cię nie dogonię. Ile masz jeszcze? Ja mam jeszcze 73 mile. Ja 137. No to dojedziemy tam, gdzie ja mam cel i pożegnamy się. Bo znowu też nie wiem, jak tam u ciebie z odcinkiem. Nie, bo ty też wiem, że tam nagrywasz, także nie wiem, jak u ciebie tam limit wygląda. No spokojnie. U mnie co tam? Wiesz co, my nie liczymy z kolegą tyle, ile pracy z, na przykład w farmingu. Tyle, ile zrobimy, na tyle kończymy i tyle. Uh-huh. Ty tam pijany jakiś chyba jeździsz, bo kurde, od jednego boku do drugiego, jak widzę. Co ty mówisz? Ja tu jadę, gdzieś trzymam się jednego pasa. Może mi na rzepa zawodzić. A mnie tak jakby u ciebie laguje? Nie, u mnie jedziesz płynnie. Być może u mnie jest. Nie no, 53 pingu to jest jeszcze u mnie standard. Ej, Andrzej. Uciekaj. Gdzie sprawdzasz pingi? Na tab. Klikniesz tab i masz listę graczy i tam masz opóźnienie. Ty masz 53. No, to jeszcze nie jest tak źle. Jak mam po 70, to jest gorzej. O, uwaga, bo zwężka. Mogę? Tak, tak, jedź. Wiesz. A, pasem zajechał. Dobra, tu do 65 jest. Ograniczenie? Mhm. Ja mam 55. A tam było na znaku 65, a ja mam 55. O, teraz jest 40. Ja mam 55. I to jest 40. No. Szybciej tak czytać jadę, ale... Zaraz zwolnimy. Ja tu miałem jechać, ale dobra, trudno, to nic. No, na tarderku zjedziemy. O, już widzę mój cel, tutaj na dole będzie. Będziemy zjeżdżać do spedycji za chwilę. O, na ciągłej? A co? Nie wariacie. Tu będziemy w prawo za chwilę zjeżdżać, bo ja tu mam oddać ładunek. Bo przejedziesz, szaleńczo. Przejechałem. No właśnie. Dobra, ja sobie tu na boku poczekam. Znaczy to możesz cofnąć, bo w sumie będziemy kończyć odcinek u mnie, a ja tam u ciebie możemy tam jeszcze kontynuować, jakbyś chciał. No. Dobra, ja muszę oddać pewnie, znając się tam. Jedzie tu ktoś, żeby mnie blokował? Nie. No to sobie pójdę rozejrzeć, gdzie mam oddać ładunek. O tam, czy to ja myślałem, dobra. I teraz potrzebuję pilota. Jak gram tutaj multiplayer, no nie? I na kogoś dostawę, to od kogoś biorę tą ciężarówkę moją? Od gracza? Nie, od systemu gry dostajesz. Nie, gracze tutaj nie mają jeszcze. Jeszcze tak nie ma, takiego systemu. Może kiedyś będzie, kto wie, przez co zrobią twórcy. Fajnie by to było moim zdaniem. Okej, okay, teraz właśnie nie wiem, mogę patrzeć jeszcze na cień, co się dzieje z cieniem. Trzeba wyczuć ten moment, kiedy się trzeba zacząć łamać. Jeszcze nie. Dobra, teraz. No, za późno trochę chyba. No, zobaczymy, jak wyjdzie. Dobrze się łamiesz, bo ja tam nie widzę. Na kamerze zerowej nie mogę, bo nie zrobiłem sobie tego. No, weź sobie aparat. Z aparatem wyjdź. Też można. Też? Mhm. Tak niedużo braknie. Tryb fotografii. Jeszcze trochę podciągnę. Jest teraz już na ślepo, bo oni w lusterkach nie widzę. O, tam coś widać, ale... Czekaj, zoom, jedziemy. O, i gitara.
teraz idziemy sobie luz, ręcznie, żeby nie uciekło, tutaj tak te dwa. Wychodzimy, idziemy szukać korbki. Tu jest w tej grze, z tej strony jest korbka, tak. No to mielimy. No i gitara. Zostanie oddane. Doskonale. Dobra, jedziesz. O, dużo nie wbiłem, ale... Dobra. To nie wiem, kończymy tutaj, czy jedziemy dalej? No to przejedziemy się jeszcze, to niedużo. 63 mile. 66. Ja już na pusto pojadę, dobra. To już tam zacznij sobie. Ten, ja cię tam dogonię. Ręczny, wbijamy biega i jedziemy. 63 mile to chwila w tej grze. No w sumie tutaj migasz niepotrzebny, dopiero tu będzie migasz potrzebny. Prosto. Okej, okej. I 55. I ekolog. O kurde. Tak. Już chciałem, ósmym biegiem, już chciałem sobie gaz wcisnąć. O. A jechałeś kiedyś na pełnym gazie? Na pełnym nie. Znaczy, no ograniczenie jest, więc no. Chyba, że na jedynce przy gazówkę to można. Znaczy, ale obojętnie w jakiej grze, czy grałeś tak, że pełny gaz full i jedziesz? No, ale to były takie gry. Farming? No, to tam też, tam wystarczy wajak włączyć i też można na całej jechać. Patrz, jak będą dzwonić. Odbierz. Nie, no, na chemii nie będę. Dojedziemy sobie i zakończymy. O. Bo cię spabas, bo zaraz ten, jesteś 200 metrów ode mnie. No, ja przez miasto przepisowo się starałem jechać. Zadzwoniłeś mnie na świetle. Światło, no nie? A tam to prawie, że przyprzem. Skasowałem cię na czepę. No, ale ile wyhamowałeś? Dużo? Od no mocno, mnie? Cały hamulec wcisnąłem, ale się udało. 55 na takich zakrętach. Jezu, bawi to by leżał na każdym zakręcie. On przecież hamulca nie uznaje. No, no to ja też jadę. Ja jadę tu 60 na zakrętach. A nawet tu jeszcze tak nie zachodź na cudzy pas. Jeszcze kierownica odbija dość mocno. Lepszym kierowcą już dalej, moim zdaniem, bo przynajmniej jadę te 65 przykładowo, no nie na zakręcie i się nie wyrobię. A ty tutaj mamy w lewo. No, okej. Okay. Chyba też o, wypoczął. Czerwony. Muszę cię nadgonić. No, dobra, dobra, idą szybko te metry. 100 metrów. To masz wsteczny? Czy to... Teraz o, nie. Teraz nie. Automacik, tak? Tak. Samulca się obiło, no. Zdarzało się. Jeździłeś kiedyś na auto? Ej, a ty... O, a ty jakoś w farmingu masz sprzęgło? No właśnie nie, był jakiś mod na to i w sumie działał fajnie, tylko że on był zrobiony pod oryginalne maszyny, a pod modyfikację były tylko cztery tryby. Był przód do powoli, przód szybko i był tył powoli i tył szybko. I to mi się tak nie do końca podobało. A wy to tak jakby udajecie, że sprzęgło przepuszczacie, no nie? No, wiadomo, nie?
Tam się farmingu się nie da aż tak. Chociaż zobaczymy co pokaże 17, chociaż wątpię, żeby tam była skrzynia biegów. Będzie podobno. No zobaczymy. Tutaj w prawo do tej firmy. Ktoś ci wbił do pokoju? Tak. To, bo ja mogę wiedzieć oczywiście. Siostro. Dzwonią i dzwonią. Dobra, tu w prawo. O, żeś zawinął. No, iść tam sobie, wybierz sobie parkowanie, jak musisz. Dobra. Możemy kończyć. No, dawaj, bo mnie tu już. Ej. Mnie tu już molestują, żebym szedł. Ani chwili spokoju. Czyli jednak nagrywanie o 23 jest najbardziej opłacalne. Nagrywaliście kiedyś o 23? Ostatnie 3 tygodnie. Znaczy nie, ze względu na Dawida minifarma się nie da o tej porze, ale poza tym to nagrywamy takie inne gry. Jak gram z Boratem albo z Tacticalem. Bo Dawidek to ma teraz tak, że on ma limit 22 i out. Mhm. On postanowił, że musi sobie ten utrwalić materiał z pierwszej klasy. Teraz matka go tam troszeczkę karci. Podstawówki? Nie no, chociaż intelektualnie to bym przypuszczał, że on tam na zerówce stoi, no ale tak. Ręcznie, żeby nie uciekł. Sprzęgło można puścić, bo już nie ucieknie. No, parkuj sobie. No, możesz. Czekaj. No, możemy kończyć. Tak, no. Także w dzisiejszym odcinku był ze mną Kuba. Chociaż nie powiedziałem tam Niku, tak. Nie. Może być. No, byłem. No. I to by było na tyle z tego odcinka. Trzymajcie się, cześć, czołem i do następnego. Na razie, cześć.